Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj rozpakowywuję mój prezent urodzinowy. Tak, takie trochę wielkie pudło? Tak. Nie wiem, czy ktoś się już domyśla, co to może być. Taka nasza nowa zajawka. Myślę, że więcej będzie odcinków z tą rzeczą, która tak. Jest w tym pudle. Tak. Dobra, to lecimy, co? Tak. Tylko tego pendrive'a, bo nie będzie potrzebny na razie. Dobra. No, otwieraj. To jest chyba tu. No dobra, a najpierw byś to położył, co? Ale dobrze. Tak, to są takie zyndzle. Tylko, że to źle robisz, bo musisz to najpierw położyć. Co? Musisz to najpierw położyć. Nie, dobrze. Opa, położ to. Powierzę dobrze. A nie, drugą stronę. I otwieramy. Wow. I dam. Otwieramy. Wow. Okej, okay, otworzyliśmy. Dobry. I mamy. Wow. I mamy. Weź to. No to już wiecie, co to jest. Tak. Mikser. Będziemy się bawić muzyką. Zrobimy z Jasona, DJ Jasona. Tak. Myślę, że zrobimy jakiś live'a kiedyś, co? Tak. Związanego właśnie z miksowaniem. A teraz to podłączymy i zobaczymy, jak to tak. Działa. Tu mamy DJ Ergo, Pioniera. Tak. Jak widzicie, jest tu masę przycisków. Tak, bardzo. Mamy jakiś lewy dek i prawy dek, dwie piosenki. Jeszcze na razie ogarniamy, co to wszystko oznacza. Zaraz to podłączymy. Janek Obry z drugiej strony, zobaczymy, bo tu ma jedno wejście jakieś na słuchawki, ale z tyłu ma bardzo dużo wejść. O, cholipka. Jak widzicie, zobaczcie, tu ma... Pięć. Nie, no raz, ma dużo. Dwa, master. 4, 5. Master 1, master 2, mikrofon, podgłaszanie mikrofonu, tu jakieś 13. Przełączenie na mikrofon i AUX. Wyjście AUX, czyli głośniki, Pionier. No i mamy on-off i USB. Jak widzicie, nie ma tu zasilania pod prąd, więc to korzysta z prądu komputera. No i zaraz się właśnie podłączymy pod kompa i zobaczymy, tak. Jak to gra. To. Odpalamy, co? Tak. Jest, już się zaświeciło. Teraz tu nacisnąć. Teraz musimy, tak, mamy program Virtual DJ. Tu, dobra. Dajemy OK. I mamy jakąś jedną muzę, którą sobie przeciągniemy. I teraz wystarczy co nacisnąć tu, pamiętasz? Tak. No. Nie działa. Czekajcie, moment, co to może być? No dobra. Czyli działa nam. To jest dużo fajnych bajerów. Oczywiście, patrzcie, tu możecie sobie wybrać, że będzie leciała tylko ta piosenka z tego deka lub z tego. Tu macie podgłoszenie. Tu mamy tempo. Tak. Najszybsze. Tu możemy... Co? Sobie możemy wyłączyć... O. Tak, ale to jest z prawego, tu z lewego. Dobra, ale jest jedna rzecz. DJ bez pendrive'a to raczej nie DJ, więc zaraz wgram jakąś muzę inną i zobaczymy, jak to działa, nie? Żeby było trochę głośniej, kupiliśmy takie najprostsze słuchawki. Tak, najprostsze jakie są. Później pomyślimy o kolumnie już. No ale ty to jesteś dobry, ten... O, tak. Nożownik. Dobra. Jak górę. Najprostsze 2.0 kreatywa, żeby jakoś działały i było trochę głośniej. Nie? Co tu jest? Papier. Papier. Miła. Mocniej. No, wyciągnij. Trzymaj pudło. No, trzymaj, wyciągnij to. To jest tak, jak się nie je śniadania. Przecież nie pół paluszka. Dwa dni nie, później. Nie, to ja trzymam. Dwa dni później. Nie no, żeby tego nie mogło wyłożyć. Podłączyliśmy te nasze głośniczki. Powiedzmy, że to są głośniczki. Na razie prowizorycznie. Tak, tam mamy subwoofer. No i teraz będzie chyba trochę głośniej, co? Czekaj. Dawaj play. Nie.
byłeś. Tak. Ale żeśmy puścili muzę. Jeszcze raz. Poczekaj, bo nie da się... Czemu się nie da to od początku? Poczekaj. Poczekaj, no dobra, lecimy dalej. Mieliśmy parę problemów. Tak. Między innymi z prądem. Jest, działa. Tak. Znowu mam problem. Poczekaj. Musimy się nauczyć przejść między piosenkami. A tu mam... Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek. Tak. Bo musimy się bardzo dużo nauczyć, nie? Tak. Elo. Tak.